kochane, dawno się nie widziałyśmy i właśnie pomyślałam rano, że nagram dla Was haul. Haul z kosmetykami, które kupiłam w Polsce i będzie kilka rzeczy, w sumie może nawet tylko dwie rzeczy niekosmetyczne. I tak zaczęłam się szykować do tego haulu i zaczęłam używać nowych właśnie kosmetyków i stwierdziłam, dlaczego by nie pokazać Wam już teraz kilka kosmetyków po prostu w akcji. Tylko że już użyłam dwóch rzeczy właśnie z nowości, ale to Wam powiem, nie było tego dużo. Podkład oczywiście stary już u mnie, chyba mam chrypkę, Catrice HD w odcieniu 010, a nałożyłam go nowością u mnie i to jest Glam Sponge. I tutaj gdzieś mam drugą, tutaj już mam drugą gąbkę i to do jakiego rozmiaru ona urosła pod wpływem wody, jestem po prostu w szoku, a jestem przyzwyczajona do tej gąbki Really Technique albo gąbki z AliExpress i one aż tak wielkie nie są, także dość ciężko było mi ją wyczuć, ale podkład nałożyła bardzo ładnie. A pod podkład nałożyłam bazę z Golden Rose. Ja widziałam tę bazę wielokrotnie na kanale Natalie Beauty. No i w końcu stwierdziłam, że sobie ją kupię, a tak naprawdę to chciała też ją moja siostra i zamówiłam dwie jakby inaczej. I to jest Makeup Primer i to jest po prostu baza matująca i minimalizująca pory. Matowe wykończenie. Baza bardzo przyjemna w użyciu. Na razie takie moje pierwsze odczucie. Nie wiem, czy zminimalizowała pory jakoś dużej różnicy. Nie widzę, ogólnie nie jestem zwolenniczką baz, ale bardzo przyjemna w użyciu była. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj sobie jakoś ustawię lusterko. Drugą nowością będzie u mnie puder z Vibo i to jest Diamond Skin Loose Powder i on nie ma odcienia, czyli chyba teoretycznie transparentny, a na taki transparentny nie wygląda. I chyba go sobie nie użyjemy, czy użyjemy? Boję się, bo ja bardzo lubię pudry rozświetlające, ale nie lubię, jak one mają napakowane w sobie aż tyle drobinek i ja po prostu tutaj widzę drobny brokat. Taki tyci brokat i może go sobie na razie wezmę na rękę. Mam się świecić dzisiaj, pod oczy go nie nałożę, wezmę drugi puder. Drugim pudrem nowym u mnie jest puder z Mio. To jest puder I Feel Mint i to jest puder mineralny, transparentny. I tak, ten sobie nałożymy pod oczy, żeby się zobaczyło, jak on wygląda. I on pachnie miętą. Czemu ja sobie żadnych pędzli nie przyszykowałam? Ale go pod oczy sobie nałożę gąbką, niech będzie. I od razu na nos. I czoło. Okej, puder też bardzo przyjemny. Nie wygląda to wszystko na razie zbyt sucho. Odkładamy na bok i wezmę sobie duży pędzel. I nałożę ten puder z Vibo. Niech będzie na resztę twarzy. No ale on jest bardzo rozświetlający. Nie jest źle. Powiem Wam, że myślałam, że będzie gorzej. Czyli po prostu w opakowaniu wygląda na taki mocno rozświetlający, taki bardzo rozświetlający, że aż takiego rozświetlenia nie chcemy. Ale ogólnie nie jest tak źle. A i jakby ktoś zauważył moje pofarbowane ręce, to tak przed chwilą robiłam włosy, dlatego są takie intensywne. I nie, tym razem nie na fioletowo, tylko na niebiesko, ale dlaczego, to może powiem Wam innym razem. Co mamy dalej? Dalej mam paletkę do konturowania. Och, tego jestem bardzo ciekawa. Mam paletkę do konturowania z Golden Rose. Nie mamy tutaj żadnych ogólnie nazw odcieni, tylko jest po prostu highlight, brąz, tak, i kontur. No dobra, także zaczniemy od tego brąz, chociaż tak delikatnie brąz, bo jeszcze mam coś innego, ale to za chwilę. Bardzo ładny odcień. Ja powiem Wam, że nie pamiętam już, kiedy konturowałam twarz. W sensie konturowałam pudrem takim do modelowania, specjalnym, przeznaczonym, wiecie, do konturowania. Zazwyczaj właśnie tak na co dzień po prostu już ocieplam twarz. Bardziej mi się podoba efekt takiej zdrowej, opalonej skóry. Zresztą jestem taka blada, że lubię sobie po prostu dodać kolorku.
brunetki i odrobinę bronzera na moją bardzo bladą szyję. Dziewczyny, które są takie blade i używają Catrice 010, proszę dajcie mi znać, czy znalazłyście coś dobrego i jaśniejszego niż ten Catrice. Jestem bardzo ciekawa. Okej, tak delikatnie się ociepliłam i przejdźmy teraz do tego brązu, bo tego jestem bardzo ciekawa. I wezmę sobie pędzelek z AliExpress. Mam nadzieję, że sobie nie zrobię krzywdy. Bardzo ładny kolorek. On nie jest jakiś taki mega chłodny. Okej, ogólnie powiem Wam, że te pudry są dość delikatne, raczej sobie krzywdy nimi nie zrobicie. Osobiście bardziej od tego bronzera na przykład wolę moją Bahama Mamę, która już jest tak zużyta, że po prostu już niedługo będę musiała kupić sobie nowe opakowanie, ale ogólnie bardzo fajna paletka. Wezmę jeszcze sobie czysty pędzelek. Mam tutaj taki flacik i chciałabym jeszcze wziąć ten odcień do rozjaśniania i zobaczyć na przykład, czy się sprawdzi do czyszczenia tutaj linii żuchwy, bym powiedziała, tutaj pod policzkiem. Powiem Wam, że bardzo jestem zadowolona z tej paletki. Po prostu coś ciekawego. Także paletka jak najbardziej dzisiaj na plus. I kolejnym produktem z Golden Rose, tutaj mam chyba najwięcej dzisiaj z Golden Rose. Ojej, już. Mamy Mineral Terracotta Powder w odcieniu, jaki ty masz odcień? 04. I tak, polecała wiecznie go Maksyneczka, aż w końcu skusiłam się. Dosyć długo polowałam, a stwierdziłam, że ten urlop w Polsce to po prostu jest taka okazja, żeby sobie kupić to, czego tutaj w Anglii raczej nie dostanę, albo muszę właśnie sprowadzać z Polski, więc dołóżmy sobie jeszcze tego bronzera. Jestem bardzo ciekawa. Za pędzelek. Boski. Naprawdę boski, bardzo przyjemny w użyciu, taki satynowy, no i skóra oczywiście wygląda na mega, mega zdrową i rozświetloną, ale to jest taki piękny, zdrowy błysk. No, Golden Rose bardzo pozytywnie mnie zaskakuje. Nie mam nic aktualnie do brwi. Czemu sobie nic nowego do brwi nie kupiłam i zawsze wchodzę w kadr z lusterkiem, ale może przejdźmy do rozświetlaczy. Mam dwa rozświetlacze z Vibo i to jest Diamond Illuminator i ten Royal Shimmer. I no, ten shimmer mnie po prostu już nie przekonuje, ja go kupiłam online, także... No nie, widzę w nim zbyt duże drobinki, ale chciałabym spróbować tego Diamond Illuminator i wydaje mi się, że tak, ten będzie o wiele ładniejszy, nie wiem, czy coś będzie widać. No co, zobaczmy. Bardzo ładny. Kiedyś miałam fazę na złote rozświetlacze, ale od dłuższego czasu właśnie chyba wolę. Bardziej skłaniam się ku takim szampańsko już chłodny? Nie wiem, ciężko to określić. Po prostu lubię rozświetlacze, które mają w sobie coś z beżu. Nie wiem nawet jak to nazwać. Nie wiem, bardzo ładny. Bardzo ładny. A oczywiście to nie jest jedyny rozświetlacz, który sobie teraz w Polsce kupiłam. Kiedy ja znajdę czas, żeby to testować wszystko? Dobra, moje drogie, brwi zrobię szybko poza kamerą i zaraz... O Jezu, wiecie czego ja nie zrobiłam? Dobra, zrobię brwi i zaraz do Was wracam. Brwi umalowałam standardowo cieniem z Freedom Makeup, a to o czym zapomniałam, to jest po prostu korektor. Uwierzcie, że nie nałożyłam korektora dzisiaj pod oczy. Wcale nie widać u mnie żadnych zasilnień, więc no nie wiem, następnym razem go sobie przetestujemy. Tak, to jest ten kamuflaż z Catrice.
tylko jak nie użyłam, nie wiem. Nie chciałabym skupiać się dzisiaj bardzo na makijażu oczu, ale no dobra. Chciałam tych cieni użyć w innym filmie. Niech będzie dzisiaj, tylko dwóch użyjemy i mamy tutaj kurkuma. Oj, paznokciem dotknęłam. Kurkuma z Glam Shopu i mam tutaj też mulata. Także zróbmy sobie szybki makijaż oczu. Delikatnie dotknęłam. Dość mocno się sypie. Ale mega pigmentacja. Chciałabym tylko zaznaczyć załamanie powieki i właśnie dodać kurkumę na dolną linię. Dolną powiekę. No muszę wam powiedzieć, że ta kurkuma tak średnio. Dobra, zmienię ten cień, po prostu dołożę coś innego, czego jeszcze nie chciałabym wam pokazywać w tym filmie. I zaraz przejdziemy do wykończenia oczu. Następna nowość to będzie Vivo Electric Blue Eyeliner. Podobny do moich włosów, także może się fajnie tutaj dzisiaj wpasuje. Jeszcze go nawet nie wyciągałam. Okej, ten zalek bardzo cienki, mam nadzieję, że będzie precyzyjny. Więc co, zobaczmy. No, ten pigment szału nie ma. Na pewno trzeba będzie dwa razy nim malować. Moim ulubionym takim właśnie niebieskim odcieniem jest NYX. Te Vivid Brights eyelinery. No, ale z ciekawości. No powiem wam, że widzicie, nie wygląda to dobrze. A szkoda, bo miałam nadzieję. Widać po prostu na nim no miejsca, gdzie kończę malować pędzelkiem i gdzie zaczynam. No ładnie to nie wygląda. Ostatecznie na oku wylądowały aż 3 warstwy tego eyelinera i powiem wam, że dobrze to nie wygląda. Czuję dość ściągnięte powieki i no nie wygląda to dobrze. Wygląda to sucho, dalej widzę prześwity. Dokładając kolejną warstwę, eyeliner rozpuszczał to, co było pod spodem, także jedynym rozwiązaniem jest chyba po prostu nałożenie na pędzelek dużo produktu i pociągnięcie wtedy dopiero kreski. Chociaż i tak nie wiem, czy by to zakończyło się sukcesem. Z daleka nie wygląda to źle, ale z bliska nie wygląda to najlepiej. Także wydaje mi się, że to jest taki pierwszy bubelek dzisiejszy. Ostatnia rzecz to będzie maskara, więc podkręćmy najpierw rzęsy zalotką. I nowy u mnie tusz to będzie Vivo Volume Drama. I co my tutaj mamy? 4 w 1, o proszę. Pogrubia, wydłuża, zagęszcza i nadaje intensywny czarny kolor. Czy ona jest wodoodporna? Tego chyba nie napisali, ale no zobaczmy. Ten tusz też widziałam chyba u Maksineczki, także no. Ogólnie co Maksineczka poleca, to większość produktów mi się sprawdza, także zobaczmy jak będzie z tym tuszem. Nie przepadam za takimi szczoteczkami, wydaje mi się, że jest po prostu wielgachna. I tak chyba odrobinę mniejsza niż ten tusz 2000 kalorii z Max Factora, czy z Maybelline jest Max Factora chyba. Nie lubię tego w nowych tuszach, że wyciągają za dużo produktu i ten tusz jest tak mokry. No ale nie wygląda to źle, zobaczcie. Różnica jest ogromna, tak mi się wydaje. Okej, drugie oko. Na razie nie dokładam produktu na szczoteczkę. Z tym okiem zawsze mam problem. Okej, jeśli chodzi o tusz, to średnio wam powiem, wyciąga bardzo dużo produktu. No ale to chyba można pominąć, bo większość tuszy tak robi.
ale w bardzo dziwny sposób oblepia rzęsy tym tuszem. No nie jest najgorzej, miałam gorsze tusze, ale miałam też lepsze i wydaje mi się, że na razie go nie skreślę, ale zobaczymy, jak będzie się sprawował dalej. Chciałam już powiedzieć, że to koniec, ale nie. Tak się do Was zbliżyłam. Mam tutaj jeszcze szminkę z Golden Rose w odcieniu 15. To jest taki mocny kolorek. Wiecie co, ja nie wiem, co ja mam z tym wąchaniem szminek. Ale no, jestem ciekawa. Bardzo długo się czaiłam na te szminki. Okej, krycie bardzo ładne. Jeśli chodzi o szminkę, to jestem pod wielkim wrażeniem, bo tylko to, co wyjęłam, było na aplikatorze i pokryłam całe usta, nie dokładając niczego. I wydaje mi się, że całkiem ładnie dzisiaj się te usta komponują z takimi delikatnie kolorowymi oczami. No dobra, podsumujmy sobie wszystko raz jeszcze. Baza Primer z Golden Rose, bardzo ciekawy produkt, na pewno będę używać więcej. Myślę, że zrobię sobie jeszcze jednego dnia taki test, że nałożę go tylko na połowę twarzy, żeby zobaczyć, czy faktycznie minimalizuje te pory, chociaż no ja w primery tak troszeczkę chyba nie wierzę, ale bardzo przyjemne uczucie, bardzo taki delikatny, satynowy, nie wiem jak to nawet nazwać, po prostu bardzo przyjemny nawet, bardzo przyjemne uczucie podczas nakładania go na twarz. Jeśli chodzi o gąbeczkę, to jest naprawdę bardzo mięciutka, no ale muszę się do niej przyzwyczaić, bo jest o wiele większa niż te wszystkie jajeczka, których używałam. Podkład stary, o korektorze zapomniałam. Pudry. Ten puder pod oczy, nie wiem czy to będzie dobry pomysł, bo wydaje mi się, że skóra pod oczami wygląda dość sucho i mi się coś tutaj zebrało, no ale tak, to nie był korektor, tylko podkład, mój błąd. Ale myślę, że do całej twarzy, do tutaj takiego bakingu właśnie, który sobie też delikatny zrobiłam, no i przede wszystkim na nos, na strefę tę będzie bardzo fajny. Diamond Skin z Vivo. Powiem Wam, że nie jest źle. Myślałam, że będzie po prostu wyglądał na skórze jak typowy taki brokat, chamski brokat, bo widać się w opakowaniu po prostu dużo drobinek, ale nie jest źle. Będę używać dalej, więc w innych filmach na pewno się jeszcze pokażę nieraz i wtedy może powiem o nim coś więcej. Dalej, czego ja używałam? Paletka do konturowania z Golden Rose, świetna. Powiem Wam, że jest to bardzo fajny produkt. Puder do rozjaśnienia bardzo fajny, pod oczami wyglądał dobrze, nic mi się tutaj nie odcięło, chociaż miałam ten troszkę wysuszający puder. Bronzer bardzo delikatny, fajny kolorek, no wolę moją Bahamę Mamę, tak jak już mówiłam, ale nie jest źle. No i odcień do konturowania jak najbardziej na plus. No paletka bardzo fajna, jeśli szukacie czegoś taniego, ona chyba nie była droga, nie powiem Wam, gdzieś miałam wszystkie paragony, ale nie chcę mi się teraz szukać. Ale bardzo fajna, można się na nią skusić. Terracotta Powder 04 Bomba. Chyba ulubieniec z tego dzisiejszego zestawienia tych wszystkich nowości. No po prostu skóra wygląda po nim świetnie i nawet tutaj na czole, gdzie nie nakładałam rozświetlacza, wygląda po prostu bosko. Naprawdę cudo. Jestem ciekawa, czy są jakieś jaśniejsze odcienie. Nawet nie zwracałam na to uwagi. Dalej były rozświetlacze z Vivo. Diamond Illuminator, tak, piękny. Podoba mi się ten efekt takiego zdrowego blasku na policzkach, a Royal Shimmer niestety nie, po prostu widzę w nim za dużo drobinek morza. Będę go używać jedynie jako rozświetlenia w kącikach, no po prostu nie przepadam za drobinkami na policzkach, ale może mi się kiedyś to jeszcze zmieni. Dalej były chyba już tylko cienie z Glam Shopu, Mulat bardzo fajny, a ta kurkuma jakoś tak nie bardzo mi się spodobała, musiałam ją przykryć, no ale nie skreślam, będziemy dalej używać. Mam jeszcze innych bodajże 8 odcieni cieni, także odcieni cieni, tak powiedziałam. Także zobaczymy na pewno w jakimś innym filmie je w akcji, ale bardzo fajne. Ten mulat bardzo fajny. I co tam było jeszcze dalej? Eyeliner. Bubel, dziewczyny, no nazwijmy to po imieniu. Bubel. Wydaje mi się, że nikt nie ma czasu szykując się, szczególnie na większe wyjścia, kiedy chcemy użyć takiego szalonego koloru,
nie mamy czasu, żeby czekać, aż będziemy czekać, aż jedna warstwa eyelinera nam zaschnie, żebyśmy mogły ją nałożyć jeszcze 3 razy. Po prostu bez sensu są lepsze produkty, no szkoda, zawiódł mnie. No i ten tusz z Fibo, no nie jest źle, wydłużył naprawdę ładnie rzęsy i na pewno je pogrubił, ale nie jestem pewna, czy podoba mi się ilość tego tuszu na rzęsach. No zaznaczmy jeszcze to, że to jest nowy tusz i większość tuszy po prostu się nie lubi, tak mi się wydaje, nie lubi się po pierwszym użyciu. On sobie teraz trochę poleży i zobaczymy następnym razem, co o nim będę myślała. No i oczywiście ja nie przepadam za standardowymi szczoteczkami, wolę silikonowe. Ale to by było na tyle, nie? To nie by było na tyle, jeszcze mamy szminkę. Szminka zastygła, kompletnie jest bardzo komfortowa na ustach. Podoba mi się, że pigmentacja jest bardzo, bardzo mocna i nie potrzeba wcale dokładać szminki więcej na usta. Także to by było na tyle. Uwierzcie, że mam do testowania jeszcze więcej produktów, ale to zobaczycie później albo już może widziałyście, bo jeszcze zaraz Wam nagram po prostu haul. Z Polski, co kupiłam. No żałuję, że się minęłam z tą promocją rozmowową, no ale trudno. Dajcie znać, czy używałyście któryś z tych produktów i co możecie mi jeszcze polecić. Ja dzisiaj chyba pierwszy raz testowałam w ogóle, tak wiecie, pierwszy raz w życiu kosmetyki z Golden Rose. Jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczona, więc jeśli używacie na co dzień Golden Rose, to piszcie, co jeszcze mogę spróbować, co Wy z chęcią byście mi poleciły. Dzięki dziewczyny za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!